Z Dorotą Kamińską miałyśmy świetny program Wytrych Damski. To były rozmowy, rozumiem, to tak? To były rozmowy, tak, oczywiście, no bo to przecież najbardziej tak. A potem prowadziłam coś takiego, co się nazywało Gdzie diabeł nie może. I też to były takie z paroma mamami zawsze. Gdzie diabeł nie może, tam kobietę poszło. Tam babę pośle, tak, oczywiście. Chciałem delikatniej to ująć. Nie, babę, ja mówię zawsze baba. To ładne określenie jest. Tak, baba, chłop, to jest takie... Konkretne, po polsku tak. Mocno wyraziście. No, jak pan Marek do mnie dzwoni, to mówi, pani zawsze mówi o swoim mężczyźnie chłop, no bo chłop. Tak, bo my się językowo zaczęliśmy wszyscy blokować, że to nie wypada, to tak. Tamto, nagle okazuje się, że z mównicy sejmowej płyną inwektywy, prawda? Rozmaite, a tu nie można baba chłop powiedzieć. Tak. My możemy sobie tak konkretnie tak. Porozmawiać, bo jak się mówi o dolce vita, czyli dobrym życiu, to ono musi być przede wszystkim prawdziwe, żeby było dobre, nie? No pewnie. To gdzie jest prawda o życiu? Tu. Brzuszku. Dlaczego w brzuchu? Ponieważ brzuch jest w gruncie rzeczy ważniejszym miejscem w organizmie człowieka niż mózg. My się bardzo musimy przestawić, żeby to przyjąć do wiadomości, bo tak szanujemy mózg, prawda? Szczególnie mężczyźni zawsze zresztą się też porównywali, że te głupie baby, a oni tacy strasznie wszystko tworzą. No okazało się, że baby też nieźle tworzą, coraz lepiej. A w brzuchu po prostu jest mózg emocjonalny. I tak jak się stało strasznie ważne odkrycie inteligencji emocjonalnej, że tak naprawdę to ludziom idzie lepiej życie, nie tym, którzy na przykład byli prymusami, wszystko umieli, byli grzeczni odtąd dotąd, tylko tym, którzy działają w zgodzie ze sobą, którzy robią to, co kochają, lubią, co im wychodzi, kiedy są prawdziwi, więc to jest wszystko w brzuchu. My w brzuchu czujemy, prawda, czy nam dobrze, czy nam niedobrze. Nie tutaj, czasem nas głowa boli oczywiście i wtedy jest przykro, ale ten brzuch daje coś takiego, że tu wchodzę i chcę tu być. Nie myślałem tak nigdy o tym wszystkim. Myślałem sobie, słuchając pani teraz, o tym, że mówi się, że przez żołądek do serca. Prawda? Ale co się za tym jeszcze kryje? Bo ja jeszcze mam poczucie, że nie zrozumiałem wszystkiego. Po pierwsze, mamy tu w ogóle bardzo dużo narządów, prawda? Mhm. Ja czasem patrzę na te chudzinki, takim się jest, jakim się to tam mieści wszystko w środku. A jak no, takie ale... małe, to w ogóle nie działa, prawda? Tak naprawdę. No. No, ale też działa. To pewnie mają malutkie te narządki. No w każdym razie dzieje się tak, że jak przez nas... O, jeszcze pojęcie energii jest bardzo ważne. Mhm. Chińczycy to wiedzą, prawda, że jak energia płynie po całym ciele w sposób niezatrzymywalny, to człowiek jest zdrowy. Również czuje się wtedy taki pełen radości i spokoju. Spokój jest szalenie ważny. No oni to nazywają meridianami. Niby nauka mówi, że nie ma meridianów, ale są, bo jak się leczy człowieka po tych liniach, to on właśnie zdrowieje. Przepustowość jest właściwa. Absolutnie. I teraz, co to jest harmonia? No właśnie harmonia w człowieku to jest to, że wszystko jest na swoim miejscu. Jestem dogadana cała ze sobą. Robię to, co chcę robić, tam, gdzie chcę, z tymi, z którymi chcę. Tak jak dzisiaj, bardzo mi miło z panem. Dziękuję za ten zaszczyt. I jeszcze w dodatku wiem, po co to robię, prawda? I mam z tego później, nawet jak to nie wyjdzie tak, jak koniecznie chciałam, to przecież można poprawiać, to przecież można zmienić. To poza tym można powiedzieć, nie wyszło, to nie wyszło. Zdaje się to proste, a tak naprawdę większość z nas... jedna z trudniejszych rzeczy. A tak naprawdę większość z nas potrzebuje wielu, wielu lat, żeby w ogóle spróbować tego doświadczyć, a potem, żeby to wdrożyć i stale stosować. Panie Oliwierze, nie przypadkiem kiedyś mędrcy byli uznawani za najważniejsze osoby i w dodatku starzy, prawda? Stare kobiety u Indian wchodziły w grupę, która kierowała plemieniem. Starzy mężczyźni byli nestorami wszystkiego, co się działo i od nich zależało, co się będzie działo. Później żeśmy się zdenerwowali, że tak powiem, że młodzi też są ważni. I słusznie, bo też są ważni, tylko inaczej. A teraz oddaliśmy młodym świat i no nie najlepiej to się dzieje. Chyba, że mówimy o młodych kobietach. Młodość, no tych młodych, które się buntują, ale bunt to nie jest coś, co buduje, bunt buntuje. Bunt tworzy podwaliny nowe, tak. Pod nowe. One muszą dojrzeć potem, żeby budować to, co rozwalą. Ale dochodzimy niespodziewanie do takiego momentu w naszej rozmowie, która, jeśli państwo nie zauważyli, już się pięknie zaczęła. Ten program nazywa się Dolce Vita i o życiu rozmawiamy, które, jak już po tych kilku minutach rozmowy się okazuje, ma bardzo wiele wymiarów i od tak gigantycznej ilości rzeczy zależy. I od gigantycznej, i od prostej. To jest tak zwany paradoks życia.
że coś jest bardzo skomplikowane i bardzo proste jednocześnie. No i dużą sztuką jest, żeby tą prostotę zrozumieć. Ale przez moment zatrzymałbym się, jeśli pani pozwoli, przy tych różnych momentach w życiu. Nazwaliśmy je młodością i nazywamy je też dojrzałością. Ma pani poczucie, że dziś wracamy do tych właściwych konotacji, że jednak potrafimy uszanować dojrzałość, dorosłość i mądrość z tego płynącą? No mam taką nadzieję, najbardziej to mam nadzieję. Oczywiście w niektórych środowiskach szanujemy mądrość i doświadczenie, w niektórych nie szanujemy. I pewnie się to nie zmieni, no bo jest zawsze dużo takiej bezczelnej młodości buńczucznej, która nie chce przyjąć do wiadomości, że ona się też skończy. No ale jak się skończy, to różnie bywa. Są tacy starzy ludzie, którzy nienawidzą nikogo, prawda? Wszystkich powinienem powiedzieć. Podoba mi się to, co usłyszałem a propos takiej buńczucznej młodości, bo ja poznaję wielu młodych ludzi w różnych sytuacjach. Z jednej strony to jest siła, coś co determinuje do działania, co nam, dojrzalszym ludziom, pozwala czuć się wciąż młodym i daje nam taki element otwartości na to wszystko, co się dzieje, bo bez tej otwartości, bez czerpania energii od młodych ludzi, to my też dojrzali nie dojdziemy. Nie, mamy się dogadywać, to tak jak między mężczyznami a kobietami. Nie chodzi o to, żeby była przepaść między młodymi a starymi, wręcz przeciwnie. Fajni starzy są potrzebni młodym i lubiani bardzo. Fajni młodzi są kochani przez starych i prowadzeni, prawda, w tą stronę, żeby nie zbaczali za bardzo. Muszą robić błędy, muszą robić rzeczy szalone. Ja sobie zdaję sprawę, że gdybym ja miała na przykład 15 lat, ja bym poszła na powstanie albo na barykady, a teraz już taka szybka bym nie była absolutnie. Jak wojak Szwekcza, w pierwsze krzaki, że tak powiem, jak leją i strzelają, trzeba uciekać. A to też jasno pokazuje, że każdy wiek ma swoje cechy, momenty, energię powiedziałbym. Tak, tak. I że czasami je warto uwolnić, a czasami powściągnąć. Ludzie mają często taką tendencję do zamykania się w swoich grupach rówieśniczych. No to jest zabójstwo samemu sobie zadane. Ogromnie ważne jest, żeby mieć do czynienia z dziećmi, młodzieżą, młodymi ludźmi, średnimi ludźmi, starymi ludźmi, wszystkimi, również umierającymi. I tymi, co się rodzą, i tymi, co odchodzą. To jest po prostu spektrum życia. No człowiek musi sam być, prawda, w czasie tej swojej podróży przez życie, obecny we wszystkich etapach. Mieć ich świadomość. I mieć ich świadomość, i mieć świadomość, że to jest przemijanie, ale też, że to jest... Uwielbiam taką książkę Judith Wirth, to, co musimy utracić. Tracimy, żeby zyskać. Tracimy siłę na przykład, żeby zyskać mądrość. Tracimy zapał, żeby zyskać spokój. To są cudne takie rzeczy. Tak jak kiedyś też zobaczyłam taką fajną, dziwną rzecz, że jak byłam młoda, to mnie starsze panie, nie wiem, różne takie, wie pan, urzędniczki, sprzedawczynie mnie nie lubiły. A teraz mnie wszystkie lubią. A czemu wtedy nie lubiły? Bo byłam młoda. Wystarczy to. Tak, no, niektórym wystarczy, bo właśnie one nie czuły tej więzi ze wszystkimi. To te kobiety akurat nie czuły, widocznie nie nażyły się. Rozumie pan, co to znaczy? Nie nażyły się, jak były młode. I potem mają za złe młodym, że one są na przykład dużo bardziej, no takie, jak to powiedzieć, puszczają się. W polskim języku to znaczy jedno, znaczy nie w polskim, ale w takim powszechnym. Natomiast ja używam tego określenia bardzo szeroko. Puścić się to znaczy puścić nerwy, puścić się, nie trzymać, pozwolić sobie tak, płynąć. Pozwolić sobie płynąć. Płynąć, tańczyć, śpiewać, skakać, wszystko. To właśnie chodzi o to, żeby z tego życia korzystać pełnymi garściami, żeby się puścić na tej fali i żeby niczego nie żałować. O właśnie. Że się nie przeżyło, ale przede wszystkim, żeby doświadczać, bo ten czas wiosny, czyli tej naszej młodości, tej witalności, jest stosunkowo krótki i żeby... To zależy. Powiem panu, że jeżeli się przeżywa coś w pełni, jeżeli człowiek jest cały czas obecny wewnętrznie, i w smutkach, i w radościach, i w rozpaczy, i w zachwycie, to życie jest bardzo długie. Ja się w ogóle nie zgadzam z określeniem, że życie jest krótkie. W życiu możemy zmieścić taką ilość rzeczy. Ja mam poczucie, że mam 9 żyć za sobą już. Miałam parę wypadków samochodowych, w których prawie że umarłam, bo były takie, że... Znaczy ja nie umarłam, tylko samochód był w takim stanie, że powinniśmy wszyscy umrzeć. Podziękowałam wtedy życiu, że się skończyło, trudno, że tak blisko, szybko. Potem się okazało, że jesteśmy wszyscy cali. I tak się zdarzyło 2 czy 3 razy i ja mam wrażenie, że po pierwsze dostało mi darowane życie nieustannie na nowo i że trzeba czuć, że tak jak się zresztą mówi, dzisiaj jest pierwszy dzień całej reszty mojego życia i on jest właśnie ten i jak ja go naprawdę przeżyję i jutro naprawdę przeżyję, to wie pan ile się zbiera? Przecież to jest... Ale to wszystko... To są kufry, to są wory, to jest...
bogactwo. Pod warunkiem, że zauważymy, jakimi momentami te worki potrafimy wypchać. Czy tym, że pijemy sobie razem napoje, herbatę i kawę, to, że możemy porozmawiać, ale to, że to wszystko zauważamy. Tak. To czyli, że jesteśmy obecni, uważni, świadomi i coraz bardziej dojrzali, bo trzeba powiedzieć coraz bardziej dojrzali. Nie jesteśmy już dojrzali, jeszcze mamy przed sobą cudną drogę. Pan ma bardzo długą, ja krótszą, ale droga jest. To, żeby tych rzeczy wszystkich podotykać, to dwa zdania właśnie o tym. Bo pani pięknie zaznaczyła, że każdy te momenty od dzieciństwa, na którym też chciałbym się skupić, przez tą młodość, dojrzewanie, przez tą wiedzę, która płynie, aż po świadomość przemijania, to jest coś, co powinniśmy wchłonąć od samego początku. Mieć tego świadomość. No trzeba się dobrze urodzić, wie pan, niestety. Im dłużej pracuję, a pracuję 40 parę lat z ludźmi, tym bardziej widzę, jak strasznie ważne jest, gdzie człowiek przyszedł na świat. Druga ważna rzecz. Podobno sami to wybieramy. Podobno i podoba mi się ta wersja, że coś mamy odrobić z poprzedniego życia. W ogóle podoba mi się, bo jest przepiękna ta na tą reinkarnację. Choć nikt nie wie, czy to prawda, ale piękne. W każdym razie tak, druga rzecz oprócz urodzenia, miejsca i tych ludzi, którzy nas będą prowadzić ku życiu, no jest to, co przynosimy ze sobą, swoje zasoby, DNA, prawda, te wszystkie po rodzinie, po rodzie całym, nasze cechy i nasze preferencje, predestynacje bardziej. No i to jest ten zestaw, jest taki, że czasami się rodzi jakaś cudna osoba w strasznym środowisku. I ona albo musi się po prostu bez przerwy bić o siebie, no albo jeżeli jest to człowiek subtelny i tak zwanego słabego układu nerwowego, to nie znaczy, że słaby, tylko po prostu delikatny, to on może ulec i się dać zgnieść i zgnoić. I to jest fascynujące patrzeć, co potem ludzie z tym mogą zrobić. Jeżeli się urodzimy w dobrym domu, który nas szanuje, akceptuje, bo słowo miłość jest przereklamowane. Chodzi o bardzo ważną rzecz, żeby szanować dzieci, żeby je uważać za odrębne osoby. Myśli pani, że w stosunku do dzieci jest przereklamowane? Bardzo, bo chodzi o to, że oczywiście, że kochanie dziecka to jest w ogóle najsłodsza rzecz, no i najbardziej naturalna, nie? Ona przychodzi po prostu z Ale chwilą... nie, kochany, żeby to wszystkim przychodziło, to ja bym nie miała roboty. Znaczy, okej, no tak, tak. O Jezu, żeby ale, pan wiedział, ile ludzi nie kocha. Ale szacunek do czego? Do odrębności? To jest do niezależności. Odrębna istota, która przyszła na swoją drogę, a nie po to, żeby mamusia albo tatuś spełnili swoje niespełnienia, albo żeby było takie, żeby oni się mogli pochwalić, albo żeby było takie, żeby oni nie mieli kłopotu, co jest w ogóle najważniejszą rzeczą, żeby oni nie mieli kłopotu. No bo będzie grzeczne, to będzie dobrze. Dziewczynki są grzeczne i dobrze. Wcale nie dobrze. Chłopcy mają prawo być niegrzeczni, ale za to niespecjalnie mają prawo, na przykład z niektórymi tatusiami, nie wolno im wygrać. Wie pani, ilu jest ojców, którzy zrobią wszystko, żeby synek nie był straszne, lepszy. Drugą to jest stronę. Straszne. To jest straszne. Taki tatuś, który jest zawsze młody, zawsze silny i nigdy szczeniaku ze mną nie wygrasz. No okropność. Gdzie tu miłość? No ale to jest nieustanny trening. Ja jestem ojcem trzech synów, 12, 10 i 8. Wszyscy tacy piękni? Każdy inny, ale wszyscy ładni. No inaczej nie powiem, bo jestem ojcem, który na nich patrzy uważnie. Ale borykam się z takimi różnymi i ambicjami, i określonymi rzeczami. Jedną tylko historię krótko opowiem. Pamiętam, jak przez lata ze trzy starałem się starszego swojego syna namówić na to, żeby jeździł na rowerze. Od czwartego roku życia go katowałem. O Jezu, zabierałem, zabierałem ten rower wszędzie ze sobą. Gdzie nie jechaliśmy. I łapówki, rozmaite przekonywania i inne historie, że jak pojeździsz 20 minut, no bo wierzyłem, że się to uda. I w końcu odpuściłem temat, no bo w końcu to nieważne, czy będzie miał 8, 12 czy 15. lat, najwyżej później pojedziemy razem na wycieczkę. I któregoś dnia on do mnie mówi, tata, zejdźmy na rower. Sam? Tak, sam powiedział, miał wtedy 7 lat. Ja patrzę nienapompowany ten rower, w siodełko już za niskie, no bo rok stał czy dwa. Dobra, i tak zaraz muszę znudzić. Zeszliśmy z tym nienapompowanym rowerem i z tym siodełkiem za niskim i on po prostu... Wsiadł i pojechał. Po prostu pojechał za jednym zamachem. Od razu, a za jednym zamachem, bo do tego chciałem nawiązać, mój drugi syn tam stał. Mówi, to daj, tata, ja też spróbuję. I obaj pojechali tego samego I dnia od razu, bez lat? Biegania z kijem. A drugi miał wtedy dwa lata mniej. Czyli nie trzeba go było w ogóle, tak, prawda, po prostu, do tego popychać. I to mi pokazało, że wszystkie moje chęci, wolę, tak. To, żeby byli Lewandowskim kolejnym, albo
To kompletnie nie ma znaczenia. No nie trudno ma. Mi to przełknąć, no ale... Wiem, ale brawo, może pan być się dumny, ponieważ to jest to, co może pan dać swoim dzieciom. Ale to jest brawo taka... do tego, żeby byli sobą. Ale to jest nieustanny trening. I tak. Mówię to nie tylko w swoim imieniu, ale wielu rodziców. Tak. Bo to, że przy jednej sytuacji określiło się to w ten sposób, to tych sytuacji jest całe mnóstwo nowych, nie? Wie pan, ja odkryłam coś takiego, coś brzydko brzmi, że rodzice biorą odwet na swoich dzieciach za twoich rodziców. Tak ich katowali, tak ich tresowali, tak ich zmuszali, że po pierwsze oni zapomnieli z siebie bardzo często, a potem jak mają swoje bachory, to można nimi rządzić. To jest niestety najczęstszy styl rodzicielstwa. Ulepić ich tak, jak nam się wydaje. Tak, udeptać, uprasować, kanty pościnać. No ale też stanę na sekundę w obronie rodziców, bo... Nie o to chodzi, żeby rodziców potępiać, oni dostali to samo. Tak, ale tu chodzi o to, że to nie jest tak łatwo się nauczyć tego nowego, a zwłaszcza teraz, kiedy mamy takie czasy pandemiczne, lockdownowe, dzieciaki są w domu, z trójką zdalne nauczanie wygląda w określony sposób. My jeszcze mamy warunki, bo mają swoje pokoje, mają swoje sprzęty, ale myślę sobie o dziesiątkach rodzin, które nie są w stanie tego wytrzymać. To jest w ogóle dla ludzi wyzwanie. Dzieci dotknęliśmy, delikatnie zaznaczyliśmy. Może pogłaszczmy je. Tak, pogłaszczmy je jeszcze. Dotknęliśmy też młodzieży, która ma energię i mówimy o cudach wynikających z dojrzałości świadomie przeżywanej, bo te wszystkie aspekty wiążą się nie tylko z naszym bytem tutaj, ale też z umiejętnym wykorzystaniem potencjału, jaki człowiek może mieć. Który moment jest najlepszy, pani zdaniem? A, wszystkie są dobre, w których jesteśmy akurat teraz. Okay. Jestem przekonana. Ja na przykład zawsze, jako dziecko, nie wiem, jakaś taka mądra była, jako dziecko wiedziałam, że starzenie się i w ogóle dorastanie jest czymś bardzo fajnym i że bycie dzieckiem jest czymś bardzo fajnym. I na przykład nie mówiłam o 30-latkach, a to starzec, nie ma co tam. Zawsze się ze mną też kolegowali rodziców, przyjaciele, znajomi, jakoś mnie szanowali. I wiedziałam, że idę ku czemuś. Tak samo się nie boję śmierci. Bardzo ją szanuję, bardzo, bardzo znam parę osób, które umierało w sposób niezwykle godny, piękny i bardzo świadomy. No i znam kupę ludzi, którzy się straszliwie boją. Straszliwie, po prostu udają, że w ogóle nie ma. Co w ogóle, no jak wypieramy można, oczywistą rzecz, nie? Więc wie pan, to jest tak, że oczywiście cudnym czasem było, mogę taki powiedzieć moment, jak miałam 35 lat, poczułam, no już się nikt do mnie nie będzie czepiał. Ja już teraz naprawdę jestem swoim sterem, żeglarzem, okrętem. Ale dlaczego? Bo dokonała pani rzeczy, z których była zadowolona, tak, które już miałam pracę, którą kochałam. Jasne. Poczułam, jaki jest sens mojego życia, że ja mam pomagać. Poczułam, że znalazłam, że odkryłam też moje moce, co było bardzo ważne. Taką umiejętność właśnie i też takie zaufanie do siebie zaczęłam mieć. No i to już było właśnie też i po jednym czy dwóch wypadkach, więc wiedziałam, że się nie boję różnych rzeczy. Ale nie tak, że jest pani niezniszczalna. O nie, jestem zniszczalna. Ja nawet taki wiersz napisałam, że można mnie zniszczyć. Można mnie ośmieszyć, ale nie dotknąć. Można mnie dotknąć, ale nie przesunąć. Można mnie przesunąć, ale nie skrócę go zabić. Można mnie zabić, ale jestem. To jest... Wszystko można mi zrobić, tylko może się to też przesuwać, prawda? Albo odwrócić w inną stronę, tak, po prostu. Nie? Tak, tak. Nie jest ostateczne. Doszliśmy do momentu mówienia o poezji. Temat z jednej strony rzeka, a temat z drugiej strony taki, którego większość z nas nie zauważa. Poezja to jeden z elementów tego, czym się pani w życiu zajmuje, bo pomyślałem sobie przed spotkaniem, no, że pani jest kobietą renesansu. Dziękuję. Na wielu płaszczyznach... Tak, dużo jeszcze. To jedno, ale to, że ma pani tak wiele potrzeb, żeby rzeczy zapakować po mam prostu. Mam potrzeby, mam miejsce na to, mam też bez skromności fałszywej sporo uzdolnień. Może nie tak, żeby aż talentów wielkich, ale uzdolnień mam. Bardzo to w sobie lubię, cenię i wykorzystuję. Poza tym mnie to cieszy przede wszystkim, wie pan. A wiersze to mi się rzuciły do głowy. Jak człowiek, ja mam taką pewność, że jak człowiek żyje w zgodzie z sobą, to się jakby ujawniają jego prawdziwe możliwości. Potem przyszły piosenki, dużo później niż wiersze. I ja mam przecież starsza pani, która robi rzeczy, które, prawda, są no bardzo młode, bym powiedziała, i mam z tego frajdę. Ludziom się przeważnie podoba, oczywiście, że nie wszystkim, bo to się nie da rady. I to jest coś takiego, na co ja sobie po prostu pozwalam, a bardzo dużo ludzi sobie nie pozwala. Tak, nie wierzę w siebie, nie, tak. Ale nie wierzę też w to, że to komuś... Że to jeszcze przyda się, tak. Że się przyda, że się komuś spodoba i że będzie zauważone. Albo się boją, że będzie krytykowane. No ja wiem, że ileś osób powie, a czego się tej babie jeszcze zachciewa, nie? No niech sobie mówią, no. Projekt, o którym
Warto usłyszeć. Och, to jest moja radość. No widzę, miód na serce. To jest moja zabawa, to jest moja radość. Ja się przyjaciół pytam, słuchajcie, czy ja mam coś robić dalej z tymi piosenkami? Oni oczywiście to szala, przecież jak ty o tym mówisz, to ci oczy świecą. Musisz to robić, zresztą my lubimy i masz to chociaż przynajmniej dla nas robić. Miałam troszkę już koncertów, takich niedużych, kameralnych, ale fajnych bardzo, w bardzo ciekawych, fajnych miejscach, tam w Kuźni Artystycznej, w Nowym Świecie, na Kazimierzu, w Krakowie, w Warszawie, w Uporazińskim, no w ogóle takie w klubach różnych, bo mnie zapraszali. Ale potem jakiś czas byłam bardzo zajęta książkami, więc przestałam robić koncerty. Myślę sobie, może to nie dla mnie, może ja już za stara, może już lepiej nie, może ludzie wcale tego ode mnie nie chcą. Ale myślę sobie, oni mi powiedzieli, moi przyjaciele, mówią, przecież ty możesz to zrobić też dla siebie. No może się jednak moim czytelniczkom, które mnie lubią, spodoba i będą chciały. One zresztą mówią, Kasia, kiedy ta płyta? No bo my chcemy ciebie jeszcze też i taką, prawda? Ale to jest pierwsza płyta. To płyta pierwsza. Czyli będzie, debiut. Tak, debiut, tak. Bardzo jestem dumna właśnie, że mam debiut. Czy nie jest to młode? To jest absolutnie cudowne. Co na tej płycie się znajdzie? Na piosenki, płycie rzecz jasna, są moje własne piosenki, czyli moje teksty i moja muzyka, co już jest naprawdę dla mnie... Zwłaszcza, że nuty pani zna, słyszałem. W ogóle nie znam nut, nigdy się nie uczyłam grać na niczym. Teraz żałuję, że się nie nauczyłam grać na gitarze, bo bym sobie sama akompaniowała, tak to muszę mieć jakąś muzykę. Śpiewam czasem a cappella, ale to jednak gorzej wychodzi niż z muzyką. Widać teraz na tej płycie. Mam cudownych muzyków, którzy się bardzo ucieszyli z moich piosenek. Powiedzieli, nareszcie piosenki! I robi tak piękne aranże, że po prostu ja sama jak usłyszałam, to o matko, jakie to ładne! Lubi pani siebie słuchać? Tak sobie, tak sobie. Mam oczywiście zastrzeżenia. Myślę, o tutaj ten kawałek, to trzeba by powtórzyć. Tu mi się nie podoba, a tu fajnie. No tak normalnie myślę, nie? Każdy artysta chyba jak coś tam ogląda swojego, to by coś poprawił. Tak, ale też a z czegoś tam ten element zadowolony. Miłości własnej w każdym artystycznym wymiarze, czy oczywiście. To aktorskim, tak, muzycznym, tak, dziennikarskim, tak. Ale malarze też to mają. Tu by poprawić, nie? Tak, ale myślę sobie o tym drugim elemencie. No, to jest dążenie do doskonałości, tak? Nie dojdziemy. Wieczne niezadowolenie z czegoś tam, ale też musi być duża doza miłości własnej, no bo żaden artysta nie robi tego tylko po to, żeby... Panie Oliwierze, lata pracy. Pracowałam nad sobą, razem nad pacjentami, nad sobą, bo terapeuta, psychoterapeuta musi pracować nad sobą i to cały czas. Więc zanim poszłam, że tak powiem, do roboty z ludźmi, to byłam sama na 3-miesięcznej, cudownej zresztą psychoterapii na wsi, żeśmy też buraki pielili, takie rzeczy robili, fajne. Życie normalne się oczywiście toczyło. I bale były i w ogóle było cudnie. No i później przez całe życie pracuję i z ludźmi, i nad sobą i to jest tak fascynujące. No musiałam się nauczyć kochać siebie, no przecież to jest podstawowa rzecz, którą daję ludziom. Podobno na psychologię 70% osób, które tam idzie, idą właśnie dlatego na studia, żeby najpierw poradzić sobie ze sobą. To jest oczywiście duża pomyłka. Okay. To nie wychodzi. Ja nie szłam z tego powodu, bo w gruncie rzeczy, oprócz tego, że miałam oczywiście... Ale mówię dziś, bo moja żona w wieku 30 paru lat poszła na studia, jest na trzecim roku właśnie psychologii. Fajnie. Tak. O, to już fajnie, bo dojrzała kobietka i wie, co robi. Tak, no. Nie, ja poszłam z prawdziwej ciekawości ludźmi, zresztą też filozofię skończyłam, bo też mnie to ogromnie fascynowało. Aczkolwiek chciałam też iść na aktorstwo, ale zdecydowałam, że tamte rzeczy... A teraz już wiem, skąd te wszystkie elementy się układają. Ja to używam tego w pracy. No jasne. No. To bardzo się przydaje, bardzo, a jednocześnie nie mam tego poczucia, że wie pan, nie wchodzę na scenę i mówię, obiad podano, prawda, bo a nuż by mi się nie udało i co by było, a tutaj mi się udało i to jest moja praca rzeczywiście. W dodatku jeszcze powiem taką rzecz, że mam najcudniejszą pracę na świecie, bo jakikolwiek by nie był rząd, to ja i tak robię to, co chcę. Bo ja mam swoje grupy, swoich pacjentów i między nami dzieje się to, co się dzieje tutaj. Nikt nam nie wlezie po prostu, nikt. Oni decydują. Co biorą z tego, co ja daję. Jest ważne i enklawa prawdy i enklawa wolności. Jeszcze o płycie, bo mam niedosyt. O, fajnie, ja też. Bo na razie mówiliśmy bardzo ogólnie. Jakie piosenki pan pyta? Tak, jaki rodzaj muzyki to jest? Ta płyta jest eklektyczna, bo ja mam takie, bo ja jestem w ogóle natchnieniowiec i intuicjonistka, więc co mi, że tak powiem, się zaśpiewa albo urodzi, to ja to ciągnę. Na przykład mam 3 tanga, bo tanga uwielbiam. Mam bluesa, zresztą mam też bluesy przygotowane inne na kolejną płytę, bo już się szykuję. Mam takie coś, co takie jest latynoskie i też takie liryczne i bardzo smutne. No po prostu są to bardzo różne piosenki, one są ułożone fajnie, myślę, w taką falę, że jest żywiej i spokojniej i nastrój się zmienia, więc to nie jest, mam nadzieję, nudne. Nawet jeden pan z rockowej, bo troszkę ludzi już słyszało, dostałam pierwszą takie demo,
to mówi, wiesz, no to jest takie fajne, ale u nas no, nie możemy tego puścić, bo my mamy tylko rocka. 12 piosenek i wszystkie mają jednak, no, mówią niektórzy, że mają świetne puenty i że są to trochę felietony, ale też są... Muzyczne. Tak, tak. No i tam jest zawsze jakoś trochę tej mojej psychologii takiej. Na przykład w jednej pieśni, która należy takiej grupy piosenek, które przedtem śpiewam, a nie ma ich na tej płycie, tylko jest jedna, tak zwane psychokicze. Moja chyba następna płyta będzie się nazywała psychokicze, bo to mój pomysł taki fajny, myślę. To ona się, tam jest czerwona suknia, czerwona od krwi. Krew z mego serca, który ranisz ty. I tam jest później, że ona go, on ją kocha i ja nie mogę na to patrzeć. I miałam taką najpierw ochotę tak napisać takie złe rzeczy o niej. Przecież to jego wina, a nie jej. No i kompletnie... Zawsze jego wina, oczywiście. Oczywiście. No. I kompletnie zmieniła mnie czasem jej też. Ja nie jestem jednostronna. Absolutnie, przecież ja bym nie mogła z parami pracować. Ja zawsze jestem dla związku, nie dla niej czy dla niego. To jest... Oni się mają, tak, oczywiście. Tytuł płyty jest taki, choćby tylko na chwilę. Zapamiętać się proponuję, szanowni państwo. Może choćby trochę tylko długie, na chwilę. Choćby tylko na chwilę. Żeby ta frajda była choćby na chwilę, żeby spotkanie było choćby na chwilę, bo wszystko jest choćby na chwilę w życiu, nie? Pod warunkiem, że tą chwilę potrafimy dostrzec i tak, zauważyć. I przeżyć. I bardzo mi się to podoba w kontekście też naszego kierunku rozmowy, bo to z Dolce Vita się wiąże. Dokładnie, o Jezu, chwila. Czyli idealną ma pani płytę do kontekstu naszego Dolce spotkania. Dolce Vita to jest chwila, prawda? Trwaj chwilę, jesteś piękna. Poleżeć i poczytać, leżeć w wodzie, spłukać się pod prysznicem, iść sobie na spacer i patrzeć na drzewa i kwiaty, siedzieć w słońcu, gadać z ludźmi, prawda, pracować tak, jak się lubi. Czekam, kiedy się pani lista skończy. Nie. No właśnie. Nie to... ma końca listy. Bo każdy z nią, nie ma. Każdy tą listę może po swojemu napisać. Tak, tak. Pod warunkiem, żeby zauważał te rzeczy. No ja nawet to zadaję czasem ludziom. Zrób sobie taką listę, które, rzeczy, które ciebie karmią, które ciebie wypełniają, cieszą i jak ci będzie źle, kiepsko, weź ją sobie i czytaj, jak poczujesz, że sobie nie dajesz rady, no bo oczywiście można na różne sposoby przeżywać dołki. Nawet warto je przeżywać. Ale jak już tak ci jest do kitu i przeczytaj, no tego nie mam ochoty, tego nie mam, tego, o, jak to zrobię, będzie mi lepiej. I zrób to. Wiele osób potrafi tak trenować samemu ze sobą i świadomie kształtować. Niektórzy tak. Bo, znaczy ja mam taki w ogóle kierunek pracy z ludźmi. Nie przychodzisz się reperować. Jesteś w porządku, absolutnie. Jesteś fajnym człowiekiem. Tylko tego jeszcze czasem nie wiesz. Albo sobie dokuczasz, bo ludzie sobie strasznie dokuczają. Strasznie. Tak siebie niszczą. Psychicznie z głowy właśnie takiej. Ale dlaczego? Bo mają oczekiwania? Nie, bo tak ich wychowywano, naprawdę. Naprawdę, taki mamy, to nie tylko rodzice, bo to robi szkoła, to robi, to robią media, wszyscy tak, masz mieć sukces, masz sobie poradzić, masz nie robić błędów. Jak człowiek ma nie robić błędów? Musisz robić błędy. Mądry rodzic mówi, jakie te cudne błędy robisz. Na tym się tylko nauczysz, prawda? Przecież pan, ten rower synka, prawda? Mhm. Jakbym pan powiedział, kochany, możesz się wywalić, możesz zrobić coś, ale wtedy pan chciał, żeby on jechał, prawda? Bo tata wtedy ma, powód ale potem do tata dojrzał i już wie. Więc to jest tak, dojrzał że... albo się poddał, nie? Bo to... Ale jak się poddał i włączył w to, to już dojrzał, rozumie pan? Bo właśnie to jest ten, dokładnie ten sam temat. Co to jest poddanie? Poddanie to jest pokora. Kiedyś, jak byłam młoda, to rozumiałam pokorę coś, jako coś strasznego. Wejdą mi na głowę, zniszczą mnie i każą mi robić rzeczy, których nie chcę. A potem, dzięki alkoholikom, bo oni mają to w programie AA i cudownym, zrozumiałam, że pokora to jest akceptacja życia, siebie, tego, co się dzieje. Nie tego, co ja chcę, ale też szacunek żeby się do tego wszystkiego. Pokornie podchodzę do tego. Ja mówię teraz, jak Bozia pozwoli. Moja Bozia, nauczyłam się tego od kumpla niepijącego alkoholika, terapeuty odwykowego. On mówi zawsze, Bozia, mi się tak podobało, mi się, mogę wziąć sobie twoją Bozię? No pewnie, ja teraz mam swoją Bozię. Jaka to jest Bozia? Ona jest cudna, ona jest kochająca, ona mnie rozumie. Czasem mi opieprzy, czasem mi powie, zmotywuj się, kochana, weź się, wiesz, trochę, bo ja lubię lenić się strasznie. Okropnie, to Dolce Vita. Uwielbiam po prostu. Więc jak tylko mogę, to nic nie robię. Czyli pamięta pan, jak to ja nic nie robię, przecież leżę. Nie? Jak leżę, to robię. To Puchatek chyba. Nie, to był ten ale Puchatek wiersz, podobnie, że Puchatek to jest takie piękne zdanie, które mówi, że żeby zrobić coś, no najpierw trzeba zrobić nic. Tak. I są książki już teraz takie fajne o nic nie robieniu. Z nic nie robienia wychodzą wynalazki, geniusze wymyślają koło i w ogóle dzieją się cudowne rzeczy. Ja moją jedną ukochaną piosenkę ułożyłam, ona mi się sama zaśpiewała pod prysznicem.
Sama mi się zaśpiewa, mogę nawet zanucić. Bardzo idę w proszę. Ciebie jak w tango. W Ciebie idę jak w tango, nie piękny śpiewa. Tekst? To jeszcze poprosimy z dwa wersy, żeby poczuć. Wszyscy zamykamy oczy. O matko. No, bardzo proszę. Idę w Ciebie jak w tango, idę w Ciebie jak w dym. Moja ręka w Twojej, ja i Ty to rym. I nic więcej nie trzeba, ciało przecież wie, że już blisko niebo, bo spotkało Cię. Ale Pani ma głos. Piękny. No dziękuję bardzo. Ja się nie dziwię, że Pani... Ja śpiewałam po lasach i na ogniskach, a tatuś mi kiedyś powiedział, że ja to mój ukochany, tak? Na ciele, ja dlatego zamykam oczy, bo wtedy... Ja też zamykam, jak śpiewam, bo jestem w... Ja jak słucham... Podoba się Panom? No to bardzo mi miło. Nie no, absolutnie. Tatuś mówił, fałszujesz, i mnie zatkał na lata. Mój ukochany tatuś, cudowny facet, zrobił mi 3 krzywdy. Muszę to powiedzieć, bo to jest bardzo w ogóle takie rozwojowe. On tak jak pan chciał, żebym ja natychmiast szybko łapała co trzeba, więc uczył mnie pływać na Mazurach i wsadził mi głowę, bo ja się bałam głębokiej wody, na płytki sypłynęłam strzałką tamtego, wstrzymałam się. Wsadził mi głowę pod wodę tak długo, że ja się zaczęłam dusić. Myślę sobie, matko, mój tatuś własny mnie dusi. Utopi mnie. To zostało. Przerażenie było takie, że potem na basenie pływałam na płytkiej, a na głębokiej zaczynałam robić, wie pan. I potem w mojej szkole, w pierwszej, ja w Łodzi byłam, założyli, zrobili basen, co było. I jedna koleżanka, cholera jedna, miała tatusia profesora od WF-u i ona pływała genialnie. Ja sobie myślałam, co ona będzie lepsza ode mnie? Bo chłopaki się oczywiście, wie pan, zachwycały tym, że ona taka jest z tego. I ja sobie myślałam, niedoczekanie twoje. I we śnie, pani Oliwierze, to jest kolejna cudowna dolczewita. We śnie ja się nauczyłam pływać, bo ja co noc koordynowałam ruchy, a w łazience... Wyobrażała sobie pani po prostu? Ja pływałam. Okay. To były sny. Okay. Nie wyobrażam. Spałam, miałam sny, że płynę i koordynuję rączki, nóżki i oddech. A oddech ćwiczyłam w misce w łazience w wodzie. Robiłam... I potem, jak była pierwsza lekcja w WF-u na basenie, to co Milec zrobiła? Wyszła na słupek, skoczyła i popłynęła. I miałam mir. Ale to też jasno pokazuje, że wiele rzeczy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Jest to rodzaj jakiegoś takiego... Leczyć się. Zaprogramowania siebie tak, na lepsze rzeczy. Uczyć, na leczyć. Tak. Na zrobienie czegoś, na odważenie się. Znaczy, a poza tym sen. Sen to jest po prostu droga do królewskiej nieświadomości. A my mamy, wie pan, taka góra lodowa na górze tyle, a pod spodem tyle. I to jest to, co nas... wypełnia, rządzi nami i nas prowadzi. Nie ma Pani poczucia, że gdyby większość z nas widziała i dostrzegała to, co jest pod spodem, nasze życie, nasze relacje, nasze absolutnie. Stosunki społeczne byłyby kompletne. To jak to obudzić? No ja robię, co mogę przez te lata. Na pewno część ludzi, że tak powiem, niesie dalej kaganiec oświaty, jak to ja mówię. I parę dziewczyn nawet już pozakładało moich swoje ośrodki, więc w różnych miastach bardzo mnie to cieszy. Natomiast jak to obudzić? No ludzie, którzy czytają, oglądają, pan zobaczy, kino czasem, książka potrafi być lepszym psychologiem niż wszyscy. Pokazują rzeczy tak prawdziwe. Jest teraz taka gruba książka, Małe życie, nie wiem, czy się pan na nią natknął. Hanna Yanagiri, okropnie nazwisko trudne, nie pamiętam. Dostała książka roku Nowego Jorku, chyba w zeszłym roku. Całego New York bestseller, Timesa, tak? Tak, New York Timesa. Mhm. I tam jest o człowieku, który został molestowany przez całe swoje dziecięce życie w sposób okrutny i później jego życie się niesłychanie zmienia. Ma cudownych przyjaciół, którzy go kochają i naprawdę bardzo dobre życie i ma pieniądze, bo jest cholernie zdolny. Ale to, co mu zrobiono, tak na niego cały czas wpływa i to jest opis taki, jakiego nigdzie się nie spotka w żadnych podręcznikach, w żadnych książkach psychologicznych, bo tam jest po prostu... No, zresztą wybitna kobieta, że ona to tak ujęła, nie wiem skąd ona to wie, ale wie. I jak się takie rzeczy czyta i się je przeżyje, to się właśnie powinno wiedzieć, ile jest tego pod spodem. I powinno się to przyjmować jako, bo to jest bogactwo. Jak nam mówią, nie biegaj, nie ruszaj się, nie przeszkadzaj, nie siedź cicho. A jak siedzisz cicho, to dlaczego siedzisz cicho? Czemu nie przyszedłeś? Tak, ukłoń się, prawda? Bądź grzeczny, zrób tam, czy bądź grzeczna, tu chłopców rzadziej. No to się to wszystko tak w nas usiada, klap,
wypiera. Potem trzeba to odszukać, czyli to jest odpowiedź. Otworzyć, puścić te furtki, te płoty, te mury, te zasieki. No i zacząć oddychać głęboko. Zawsze, to do wszystkich, kochani, najpierw oddech. Zwróćmy uwagę na oddech, na to, jak oddychamy. Pozwólmy sobie, żeby to przez nas przepływało, bo to nas łączy z wszystkim ważnym, wysokim. No dochodzimy do momentu, w którym wystartowaliśmy naszą dzisiejszą rozmowę. Czy trzeba się będzie jeszcze raz umówić? Ach, pani z przyjemnością, zgodnie się z panem gada. Ma pani takie poczucie, że mieliśmy dobry czas, że to było nasze dobre Dolce Vita? Mamy flow, tak. Proszę zobaczyć, to wszystko jak prezydent, bez kartki, po prostu dwoje ludzi usiadło i ze sobą rozmawia. O to się rozchodzi. Ja miałem Dolce Vita. Bardzo dziękuję pani Kasiu. Ja dziękuję Kasiu za zaproszenie i za pomysł. Strasznie mi się spodobało od razu, że będzie o Dolce Vita. Nie wiem, czy żeśmy wyeksploatowali ten sam temat. Sam temat Dolce Vita. No właśnie. Bo i ten cudny dom w Kazimierzu. To może jeszcze na koniec. Jakby pani była uprzejma, bo ta lista gdzieś już powstała tych rzeczy, które pani zauważa. Ale teraz już skupiając się tylko na pani. To gdyby pani miała wskazać top ten. O Jezu, top. Top ten by Katarzyna Miller. Top to jest w ogóle doznawanie życia. Obecność w nim i takie czucie, że to jest sobie ja. Powiem rzecz może wcale nie Dolce Vita, ale ona jednak. Pamiętam, jak w moim jednym z pierwszych, drugim mieszkaniu, które sobie kupiłam, co było w ogóle, o Jezu, jakim wielkim prezentem, siedziałam i wyłam, bo się czułam ohydnie. I głośno płakałam. I raptem sobie zdałam sprawę, Boże, ja we własnym mieszkaniu siedzę sobie spokojnie, wyję sobie, nikt mi nie przeszkadza, nikt mi nie każe nic z tym zrobić. Ja mam prawo do tego, mnie to zaraz przejdzie. Ja jestem w luksusowej sytuacji. Więc oczywiście nie jest tak, że lubię momenty, w których chce mi się wyć, bo tego nikt nie lubi, ale ja je szanuję. Więc moje Dolce Vita jest przede wszystkim moja zgoda na siebie. Że mam prawo być każda, ale takie prawdziwe Dolce Vita, co nam się kojarzy, prawda, z takim... Ale mi się bardzo podoba to, co pani powiedziała, bo ono jest tak pojemne, że pozwoli pani, że teraz ja ukradnę. Bardzo proszę, tak. Bardzo proszę. Ja mówię coś, co się strasznie spodobało moim kolegom, trudno i darmo musisz być moja i mówię trudno, to trudno, ale dlaczego darmo? Więc nic nie jest darmo, wszystko jest za coś, ale też przez to jest bogactwo i uwielbiam przyrodę, kwiaty, drzewa, no bez drzew w ogóle nie ma życia i kwiatów. Uwielbiam nic nie robienie, które zawsze jest związane z tym, że albo sobie myślę, albo sobie śpię, albo sobie marzę, albo sobie coś tam mi się układa. Kocham czytać, no po prostu, prawdę mówiąc, często robię różne rzeczy tylko po to, żeby jak najszybciej położyć się i czytać. Bo niestety czytam na leżąco, ale czytam nawet takie malutkie literki, w ogóle nie mam okularów, więc bosko. I to jest takie zajęcie, bo tam włażę w ten świat, zawsze coś z tego mam, bo czytam tylko dobre rzeczy. Kocham jeść, kocham przyjaciół i biesiady i rozmowy, strasznie kocham rozmawiać, ale też mogę milczeć z ludźmi, których kocham, to najcudowniejsza rzecz, że można milczeć. Kocham seks, kocham wodę kocham ogromnie, bo i prysznic i nawet pamiętam taki ukochany wodospad w Przesiece, pod które właziłam i tak mnie waliło. Cudowna rzecz. Zawsze się kąpię i kończę lodowatą wodą, więc jestem zdrowa, nie choruję. Poza tym, co kocham jeszcze? Kocham kino bardzo i bardzo się na tym znam. Pamiętam mnóstwo. Teatr kiedyś ubóstwiałam, ale teraz już mi się troszkę mniej podoba. No, kocham muzykę niezwykle. I nawet powiedziałabym, że ostatnio, jak zaczęłam sobie tak dużo pracować nad piosenkami i współpracować z cudnymi muzykami, powiedziałam, właściwie to mogłabym być w drugim życiu muzykiem. Albo muzyczką. To też... Pewnie nie w drugim, a w kolejnym. No, no. To życzymy tego, żeby to się ziściło. Śliczne dzięki. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był program Dolce Vita. Katarzyna Miller była naszym gościem i za tą cudowną energię i właściwy kierunek myślenia. Pięknie dziękujemy. Dziękuję ślicznie.